Nazywam się Zosia Sokołowska. Przez 5 lat pracowałam na misjach jako świecka misjonarka. Przeżywamy teraz nadzwyczajny miesiąc misyjny, ochrzczeni i posłani. I też tak myśląc właśnie o chrzcie, przypomina mi się historia, kiedy przygotowywałam dzieci do przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego. I dzień po przyjęciu tego chrztu na katechezie podszedł do mnie mały chłopczyk i zapytał, jak się pisze, dziękuję księże za to, że mnie ochrzciłeś. Ja mu napisałam na kartce, on to swoim dziecięcym pismem skopiował. Nie umiał jeszcze wtedy ani czytać, ani pisać, ale powiedział, że chce napisać list do księdza, który go ochrzcił, żeby podziękować za to, czego dokonał w jego życiu. I tak później po tej katechezie poszliśmy razem do księdza. Ja zapukałam, mówię, że Brandt ma coś do dla księdza, coś chce księdzu przekazać. Zostawiliśmy ten list i odeszliśmy. I myślę, że ksiądz do dzisiaj myśli, że to była moja inicjatywa, że to ja jakby z dziećmi chciałam podziękować, a to właśnie była inicjatywa tego chłopca. I też bardzo dużo mi to dało do myślenia, że taki mały chłopczyk, 5-6-letni, a potrafił podziękować za coś tak wielkiego w jego życiu. A my dorośli bardzo często o tym nie myślimy. Jest to dla nas czymś zwyczajnym, czymś naturalnym. A tu właśnie chrzest, który daje nam tyle możliwości, który nas otwiera na jeszcze większe działanie Pana Boga.